Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wydaniu odcinka Easy Kuchnie z odwiedzinami u naszych klientów. Dzisiaj znajdujemy się w Chojnicach i chcemy Wam pokazać kolejną naszą realizację. Spójrzcie, kuchnia, która tutaj się znajduje, cała w bieli, w połysku, z dodatkowymi elementami w kolorze drewna i, co warto dodać, kontrastujący panel na ścianie, tak zwany węgiel. Płyta o nazwie węgiel. Bardzo przyjemny materiał, praktyczny też w utrzymaniu czystości, ponieważ ewentualne drobinki kurzu, zanieczyszczeń, w ogóle nie są one widoczne na tej płycie. Jeżeli chodzi o samą zabudowę, zobaczcie, mamy ją w kształcie litery L i w zabudowie pod sam sufit. Mamy tutaj wykorzystane szafki standardowe, wiszące wysokość 72 cm i nadstawka taka pogłębiona, zobaczcie, 36 cm wypełniło nam w całkowicie tą przestrzeń do sufitu i nawet niepotrzebna była już żadna blenda zaślepiająca tą minimalną przestrzeń pod sufitem. Zobaczcie, bardzo dobrze, elegancko to wygląda i nie był ten element już tutaj potrzebny. Ponieważ szafki pod samym sufitem są w formie pogłębianej, warto dodać dodatkowy element, taki panel, zobaczcie, który zasłania nam linię łączenia szafek, a dodatkowo pełni funkcję dodatkowego oświetlenia, ponieważ w jego spodzie został wyfrezowany specjalny, tak zwany tunel na listwę LED-ową, która doświetla nam blat kuchenny od góry, natomiast dodatkowe oświetlenie znajduje się także tutaj w tym pierwszym pasie szafek wiszących. Jeżeli chodzi o praktyczność tej kuchni, spójrzmy, rozejrzyjmy się, chyba wszystko tutaj się zgadza. Z lewej strony mamy piękną lodówkę side by side, bardzo obszerną i pakowną, z chęcią do niej zajrzę. Taka forma lodówki, myślę, jest marzeniem nie jednej pani domu. Jeżeli mamy odpowiednią przestrzeń, możemy sobie oczywiście taki sprzęt zafundować. Dobrze, sprawdźmy. Przychodzimy, robimy zakupy. Mamy tutaj miejsce, aby je odłożyć przy stole. Wypakowujemy produkty do lodówki. Następnie, jeżeli chcemy przygotować jakiś posiłek, oczywiście mamy miejsce w formie blatu roboczego na wyjęcie ich z lodówki, przyrządzenie, następnie opłukanie, posiekanie i gotowanie bądź pieczenie. Tak jak opowiadam o tej kolei rzeczy, jest to bardzo dobrze zachowany taki ciąg komunikacyjny poruszania się po kuchni, także dla mnie kuchnia zdała test perfecto, jeżeli chodzi o praktyczność. Tą kuchnię zaprojektowała nasza projektantka pani Sylwia, także zapraszam serdecznie do umawiania się na bezpłatne spotkania projektowe i na zaprojektowanie kuchni Waszych marzeń, biorąc pod uwagę jej funkcjonalność, ergonomię i praktyczność. Co jeszcze tutaj możemy sprawdzić w tej kuchni? Mamy dużo szuflad. Zobaczcie, są to szuflady firmy Blum z cichym domykiem, wieczystą gwarancją i mamy tutaj komfort zdecydowanie pracy, także zwróćmy uwagę, że jest tutaj kilka szafek w formie szuflad. Tam, gdzie jeszcze było miejsce, wykorzystaliśmy na wyjezdny kosz cargo na dodatkowe produkty spożywcze. Jeżeli chodzi tutaj o tą zabudowę na wysoko, już jest doskonale ona Wam znana. Mamy zabudowany piekarnik i mikrofale. Są to specjalne sprzęty, oczywiście z przeznaczeniem do zabudowy. I w tej kuchni akurat nietypowo, zobaczcie, mamy szufladę na odpady, na sortowniki, na śmieci. Akurat w tym miejscu, nie pod zlewem, ponieważ w tej kuchni takim małym mankamentem był komin, który znajduje się po tej części kuchni. W związku z tym szafka narożna została wykorzystana pod zlewem w inny sposób i też tutaj miejsce tego zlewu musiało znaleźć się konkretnie w tym miejscu. Ponieważ, tak jak wspominałam, mamy tutaj obudowany komin, w związku z tym szafki są lekko spłycone. Zobaczcie, mamy tutaj małe półeczki, akurat świetnie wykorzystane do przechowywania kieliszków czy szkła. Warto więc całą przestrzeń idealnie zagospodarować i wykorzystać.
Cóż, ja wracam do lektury naszej gazetki Easy Kuchnia. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, zapraszam Was na stronę internetową do ściągnięcia bezpłatnego numeru. W nim zobaczycie mnóstwo naszych projektów, inspiracji, zdjęć gotowych realizacji i mnóstwo innych informacji. Zachęcam do szybkiego pobrania, ponieważ już niedługo pojawi się kolejny numer. Bądźcie z nami na bieżąco, wejdźcie na naszą stronę www.easykuchnia.pl i zobaczcie, co i jak robimy. Zostawiam Was z tą kuchnią i do zobaczenia za tydzień.